Sadek, dzień dobry. Witam serdecznie ponownie. Dzisiaj świeżo ogłoszony na gali MMA VIP. I jakie wrażenia? No co, nie będę ukrywał, że miałem takie początkowo luźne podejście do tego, no ale mój przeciwnik trochę mnie podkręcił. Nie będę ukrywał, że jestem lekko wkurwiony. No ale no co, no tak to jest tych we freak fightach, także... Słuchaj, z dwóch ludzi, którzy starli się z Amadeuszem Ferrarim, wiem, że Eryk się wycofał z walki, ale nie wiem z jakich powodów, natomiast ty jesteś i będziesz walczył. Nie lepiej by było wejść do Ferrariego? Znaczy to wszystko to jest... Ja tutaj jestem tylko na wypożyczaniu, że tak powiem. Nie? Ja mam kontrakt na jedną walkę, to od razu mogę powiedzieć. Chyba, że federacja zaproponuje dobre pieniądze na następne, to zostanę, nie? Ale mam ogólnie kontrakt z inną federacją, z jedną z topowych w Polsce. Nie mogę na razie zdradzić z jaką, ale w przyszłym roku zobaczycie mnie tam. Także tutaj jest tak, na razie jestem na wypożyczaniu, tak można powiedzieć. Nie? A odnośnie rywala w tej chwili, jak to wygląda? No co, no nie wiem, czy oglądałeś. No, mój przeciwnik jest parterowcem, tak? Ma purpurowy pas w BJJ. Ja jestem bardziej stójkowiczem, chociaż też nie można powiedzieć, że stójkowiczem, no bo ile ja tam tych treningów zrobiłem do poprzedniej walki. Teraz trenuję akurat u dobrego trenera Marcina Wasilewskiego z Gromdy. No jest zapierdol, nie? No ale no zobaczymy, no tak jak mówię, tutaj, tak jak nie wiem, na fiście byłeś, nie? Tak jak cisnąłem tego śwista, że go rozpierdolę, tutaj mam w ogóle kompletnie inne nastawienie. Pomimo tego, co pierdolił na mnie, okazuje mu szacunek, no bo ma te większe doświadczenie. Już się po prostu z tym, do tego się przyzwyczaiłem, że trzeba po prostu okazać komuś swojemu rywalowi szacunek, nie? Powiedz, obserwujesz to wszystko, co dzieje się wokół Ferrariego. Można powiedzieć, że nawet wtedy, kiedy był popularny, ale nie aż tak jak w tej chwili, bo w tej chwili jest, można powiedzieć, postacią numer jeden, numer dwa polskich freak fightów. Chociaż wielu tam jest cesarzy różnych i tak dalej, i tak dalej. Cesarka. No tak. Ogólnie szkoda, że tutaj Marcina nie było, bo chciałem mu kilka słów powiedzieć, no dla mnie to jest nieudacznik życiowy. No i... Nie przesadzaj, całkiem w życiu sobie dobrze radzi. W walkach różnie bywa, raz wygrywa, czasami się przegrywa. Się potrafi sprzedać jak dobra prostytutka, nie? Według mnie. No ale tutaj też... Mocne słowa, jak Marcin się dorwie, to kurde. Mam nadzieję, że Marcin tutaj zawalczy na... Dzisiaj miał być, nie ma go. No szkoda, nie? Bo chciałem z Marcinem sobie porozmawiać. Bomba nie dokończy, to ja dokończę za bombę. Ale ty do Marcina masz taką niechęć, kiedy się rozmawialiście w ogóle face to face, czy nie spotkaliście się nigdy? Nie, ale po prostu to jest taka jedna z osób z internetu, której po prostu nie darzę sympatią za to, jaki on jest. No uważa się za tam jakiegoś cesarza, tak naprawdę no cesarka, nie? Tak jak Bomba powiedział, tak wiesz. Ale jeśli chodzi o ciebie, to też różnie jest bywało z tą popularnością. Mówię z tym elektoratem negatywnym, pozytywnym. No tak, to zależy jak to... Kto to odbiera? No miałem, tak jak wtedy z tym Ferrarim, miałem duży wyskok, teraz trochę spadło, no trochę odcięłem się od internetu, no ale wracam ponownie, no i jeszcze na pewno nieraz mnie w klatce zobaczycie. No więcej nie mogę zdradzić, no chciałbym wam powiedzieć, no ale no nie, w przyszłym roku zobaczycie mnie na innej federacji topowej, no i być może prędzej czy później będzie rewanż z Ferrarim. Za to. Myślisz? No. Bordo, wszystkie ograniczenia, które tworzymy, to są w głowie, nie? Słyszeliście? Kto wie, dzisiaj może siedzimy spokojnie, a może za parę tygodni kariera Adriana Ciosa też przybrała niesamowity obrót. No tak, ale to w ogóle kariera Adriana Ciosa to jest, wiesz, nie będę tego komentował, no dla mnie to jest kabaret z tą Nikitą, wiesz, tak, dla mnie Nikita to jest taka zwykła meneluwa spod Żabki, nie? Ale gdzieś tam próbują chłopaki i Ferrari ją wyprowadzić na prostą. A Ferrari wykorzystał po prostu ją. No Ferrari, tak jak ktoś powiedział, on sobie zauważył, że z tego będą zasięgi tam. I tyle, no. Wykorzystał ją po prostu, no, jak jednorazówkę. Ale to ona też chyba bierze w tym udział, bo to na siłę jej nikt nie trzyma. No bo ona jest głupia i młoda, nie? I tyle. Ci ludzie nie są mądrzy? Zdarza się? Nie mówię, że nie są mądrzy, ale całe życie przed nimi jeszcze i na pewno tego doświadczenia, że ona po prostu może tego nie zauważyła, że oni chcą tylko wykorzystać pod zasięgiem, bo wtedy było głośno o tym, nie? I tyle. Sadek, w takim razie tak, czekamy na walkę, no i zobaczymy, może akurat będziemy czekać na walkę z Ferrarim, kto wie, co się wydarzy na ściankach kolejny raz i już przeżyłeś to? Tym razem, jak stoję na ściankach, to mam oczy dookoła głowy, także Ferrari tym razem ci się nie uda. Dziękuję bardzo. Dzięki.